1 lipca wspominamy błogosławionego Jana Nepomucena Chrzana, prezbitera i męczennika. Jan Nepomucen Chrzan urodził się w 1885 roku w Gostyczynie w Wielkopolsce jako trzecie dziecko z siedmiorga rodzeństwa Bartłomieja i Stanisławy. Uczęszczał do szkoły ludowej, którą kierował jego ojciec, a po jej ukończeniu do Gimnazjum Królewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Tam właśnie zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Wstąpił do seminarium duchownego, najpierw w Poznaniu, a potem w Gnieźnie. W 1909 roku ukończył je i na początku 1910 przyjął święcenie kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Słupach, Czerminie, Broniszewicach, Kcyni, Zielińcu i Bieganowie. W tej ostatniej miejscowości w 1919 roku został proboszczem. Następnie po 6 latach został proboszczem w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa we wsi Żerków. Prowadził tu oprócz pracy duszpasterskiej także działalność społeczną. Był m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Ludowego oraz członkiem Bractwa Kurkowego. W pierwszych dniach września 1939 roku do Żerkowa weszli Niemcy i natychmiast poddali szykanom i prześladowaniom księdza Jana Nepomucena, znanego z duszpasterskiej, społecznej i patriotycznej postawy. Kilkukrotnie napadali na plebanie, bijąc kapłana. Wkrótce zamknęli kościół, dozwalając na jego otwieranie tylko w niedzielę na mszę świętą sprawowaną pod nadzorem niemieckiej policji. 6 października 1941 roku ksiądz Chrzan został aresztowany. Przewieziono go do Fortu VII, do obozu koncentracyjnego KL Posen w Poznaniu. Stamtąd, po przeszło 3 tygodniach, deportowano go do obozu KL Dachau i nadano mu numer 28097. Początkowo ze wzburzeniem reagował na bestialskie traktowanie więzionych, na poniżenia i tortury. Jednak w miarę upływu czasu przyjął wszystkie upokorzenia wobec siebie i męczarnie jako wyraz woli Boga. Jak zaświadczył jeden ze współwięźniów, ksiądz Dezydery Wróblewski, zmienił się bardzo, tak iż ufając całkowicie łasce Bożej, oddając się całkowicie Bogu, był w stanie znieść wszelkie cierpienia. Zmaltretowany, chory i wycieńczony, Jan zmarł 1 lipca 1942 roku. Jego ostatnie słowa miały brzmieć: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Jego ciało spalono w obozowym krematorium. Został beatyfikowany w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Jana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.